describe as false. Wielką wdzięcznością, chyba w tym roku też, że jest to rok życia konsekrowanego, z taką ufnością, że moje życie ma sens. To, co też powiedział w czasie homilii ksiądz biskup Marian Rojek, daje też taką nadzieję i z taką radością chcę służyć w Kościele każdego dnia, robiąc to, co robię właśnie, ciesząc się z tym, co jest, a to, co trudne, oddaję Panu Bogu. Odkrywanie powołania do życia konsekrowanego to jest pewne wyzwanie, czy jednak takie odpowiedź Panu Bogu? To Bóg wszystko daje. Właściwie kiedyś na początku życia zakonnego myślałam, że ja coś ofiaruję Panu Bogu, ale w czasie nowicjatu taki był przełom chyba dla mnie, że to właściwie ja tylko odbieram to, co On ma dla mnie, co On mi przygotował. I na tym polega życie zakonne. Ten dzień dla mnie jest wielką łaską i wielkim wydarzeniem, przede wszystkim też dziękczynieniem za dar mojego powołania i jest to takie wezwanie do naśladowania Maryi w moim życiu. Łatwo było odkryć powołanie do życia w zgromadzeniu zakonnym? Znaczy się, no wiadomo, że uciekałam od tego, ale to jeżeli ma się powołanie, to gdzieś tam w którymś momencie człowiek odpowiada na wezwanie Pana Jezusa i mając 16 lat, ja odkryłam swoje powołanie i wstąpiłam do klasztoru w Przemyślu. Kiedy dzisiaj ksiądz biskup mówił, że jesteście skarbem Kościoła, to skarb, który trzeba odkryć, no i też pielęgnować. Oczywiście i ja odkrywam w swoim życiu, no może nawet nie codziennie, ale każdej godziny. I dziękuję właśnie za tą łaskę wybrania, a tym skarbem to właśnie też ja uważam, że dla mnie jest powołanie i Pan Bóg, który powołał mnie i zrobił mi tą łaskę, że mnie wezwał. I każdego dnia dziękuję na kolanach Panu Bogu za to, a swoim życiem świadczę o tym, że warto żyć dla Pana Jezusa i poświęcać się dla Boga. My wszyscy, którzy Chrystusowi powiedzieliśmy tak, wiemy o tym, że gdy nie chcemy stracić naszego życia, to musimy je bez reszty poświęcić Bogu. A to jest dla każdej zakonnicy i zakonnika najpiękniejsze i zarazem najtrudniejsze, co możecie uczynić. On was powołał, On was przetopił, On was oczyścił i przecedził, jak złotnik czyni ze złotem oraz srebrem. Przeznaczył was do dzieła, usprawiedliwił i posłał, byście byli świadkami Jego miłości w świecie. On jest zawsze pierwszy, a wy idziecie za Nim.
Jak się osadzi jeszcze ten dzień, życia konsekrowanego odkrywa dla siebie? No właśnie, odkrywam dopiero. Jest na pewno wielką radością, ale tak w pełni tak, tak świadomie i prawdziwie przeżywam go pierwszy raz, ponieważ jestem tak jakby na początku drogi po złożeniu pierwszej profesji zakonnej, więc to jest w pierwszym roku moich ślubów, że tak powiem. Więc no jest to szczególny dzień i w gronie tylu osób, które poświęcają się dla Pana i możemy świętować i być tutaj razem, więc takim w duchu radości. Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy jedyny, stajemy dziś przed Twoim obliczem, w łączności z rodzinami zakonnymi całego Kościoła Świętego, wobec naszego pasterza, odnawiamy złożone Tobie przyrzeczenia i śluby. Przyjmij, Ojcze miłości i miłosierdzia, nasze oddanie się Tobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa Odkupiciela, umacniaj nas swą łaską, byśmy żyjąc święcie, byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej obecności. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku,